klasy zawodowej. Lidia Wagińska, uczęszczam do drugiej klasy LO w Karlinie. Jestem Jakalina, uczennica klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej w Karlinie. Siema, jestem Oksana. Chodzę do drugiej klasy zawodowej z zawodu kucharz. Mam na imię Konrad, jestem laureatem konkursu informatycznych. Ponieważ dostajemy dużo pomocy, typu możemy chodzić na dodatkowe zajęcia, nauczyciele są bardzo pomocni. Jeżeli chodzi o praktyki, to możemy się dowiedzieć, gdzie możemy iść. Wybrałam sprzedawczynię. Wiedziałam, do jakiego sklepu iść, poradzono mi. Praktykę dostałam od razu. Przyszłam do szkoły w Karlinie, ponieważ miałam okazję kontynuowania nauki języka angielskiego. Ze względu na bliskość, jest ona w mieście, więc nie trzeba dojeżdżać, a także na dobrą kadrę nauczycielską, no i to, że mam już tutaj swoich znajomych i nie musiałam pakować się w nowe towarzystwo. Mamy darmowy dojazd do szkoły z tutaj miejscowości pobliskich Karlin, czyli wolno na okazję Góradę, do nocy, do tej wioski są różne busy o różne godziny, wszystkiego oczywiście się dowiemy w szkole, w sekretariacie. Zajęcia są interesujące. Nauczyciele potrafią bardzo fajnie, mimo że precyzyjnie wykładają zajęcia, rozumiem, potrafią tłumaczyć. Mamy tutaj dużo lekcji dodatkowych, jeżeli chcecie, dużo konkursów. Możemy uczestniczyć w projektach szkolnych, tak jak w zeszłym roku, na przykład w Komeniusie. Teraz będą też inne projekty, więc zaczęliśmy się zapraszać. Mamy możliwość wyjazdów do kin, do różnych teatrów. Możemy pozwiedzać też, gdyż są wycieczki na przykład do Berlina, do Warszawy. Do naszej szkoły często też przyjeżdżają różnego rodzaju osoby, z którymi mamy też wykłady i które dużo nas uczą o życiu. Polega to na opowiadaniu jakichś różnych przeżyć swoich, które nas uczą wiele. Więc sądzę, że jest duża możliwość rozwoju tego swojego własnego intelektualnego w tej szkole. Mamy różne źródła korzystania wiedzy, jak internet, książki, sami nauczyciele. Serdecznie zapraszam Was do przyjścia do naszej szkoły. I taka moja rada, a raczej reklama, propozycja, żebyście przyszli tutaj do naszego liceum z prostego powodu, ponieważ mamy bardzo dobrą kadrę tutaj i według mnie, pomimo tego, że wydaje się, że to jest jakieś liceum bardzo małe, lokalne, bez żadnych perspektyw czy bez żadnej wizji, ale mam naprawdę dużo rzeczy świetnych. Thank you.